Witam kolegów hodowców, wszystkich sympatyków mojego kanału. Dziś ponownie odwiedzamy Tomka Klimczaka w Łazach. Odwiedzamy go, ponieważ bardzo dużo dostaje pytań dotyczących właśnie opieki weterynaryjnej na temat gołębi. No i tutaj Tomka trochę pomęczę w tym zakresie, żeby się podzielił swoją wiedzą. Więc Tomek, mam dla Ciebie takie pytanie. Hodowcy mnie pytają, co to są czarne krosty na skórze gołębia? Pojawiają się jakieś takie czarne krostki mają, ten kolor jest nietypowy i hodowcy się zastanawiają, co to może być. Więc te czarne krosty to są tak nazwane, tak naprawdę są cysty piórowe. Nie do końca wiadomo, jaka jest przyczyna powstawania tych cyst. Też niektórzy mówią, znaczy są takie teorie, że jest to jakiś związek z ospą u gołębi. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli by to faktycznie było związane z ospą, to inne gołębie w tym samym stadzie musiałyby mieć objawy tej ospy klasycznej, czyli też te żółte zmiany, te kropki. Nie? Natomiast tu jest tak, że faktycznie jeżeli pokaże się to w stadzie, to najczęściej 3-4 gołębie to mają. Prawie zawsze to są gołębie młode. No i na początku robi się nam taki jakby wrzód, który krwawi. Później on zasycha. Nawet na górze robi się taka czarna skorupa świecąca, no i po jakimś czasie to odpada. Jak to się ściśnie, to na początku to krwawi, później w środku może być nawet taka wypełniona taką masą, jakby kaszą. No jeżeli chodzi o leczenie tego, to najlepiej te gołębie oddzielić, podawać jakiś antybiotyk taki ogólny, żeby zapobiegać powikłaniu bakteryjnym, bo na skórze u gołębi żyją bakterie, no i te bakterie mogą wikłać te zmiany. Natomiast najczęściej po prostu samo to zasycha, odpada. Czasami można to, żeby to przyspieszyć, można chirurgicznie to usunąć. Ale na pewno nie jest to, bo też hodowcy często pytają, czy trzeba takiego gołębia usunąć, czy on się będzie jeszcze nadawał do lotów. Także można takiego gołębia jak najbardziej zostawić. Nie zostawia to jakichś trwałych śladów na przyszłość. Po prostu je odizolować, poczekać aż to dojrzeje, ewentualnie chirurgicznie to usunąć i taki gołąb jest pełnowartościowy później. Mhm. Kolejne pytanie, jakie chciałbym Ci zadać. Czy gołębie chorują na nowotwory? Czy u gołębi występują nowotwory i w jakiej postaci? Jak to? Czy możesz na ten temat ze swojego doświadczenia tutaj opowiedzieć? Z czym się spotkałeś? Tak, często się zdarzają nowotwory. Wiadomo, że to głównie jest problem na rozpłodzie, nie? Bo tamte gołębie, wiadomo, że to nie zdarza się to u gołębi rocznych, dwuletnich, trzyletnich, tylko najczęściej jakieś już starsze, 8, 9, 10-letnie. No to przeważnie gołębie, na których nam zależy, jakieś cenne rozpłodniki. No i one właśnie różne się zdarzały. Na przykład był gołąb, który miał nowotwór chrzęstniaka na głośni, czyli w jamie dziobowej zaczął mu rosnąć taki twór, który wyglądał jak jakiś rzęsistek, jakaś gula tam, jakiś odczyn poszczepienny, coś takiego. No, trzeba niestety było go poddać eutanazji, bo nie dało się tego usunąć, a już było to tak duże, że nie potrafię połykać ziarna. Było kilka gołębi, które miały nowotwory wątroby, zdarzały się nowotwory jajników, nowotwory tkanek miękkich, na przykład na skrzydle, takie różne narośla. Nawet był kiedyś taki przypadek, że próbowaliśmy gołębiowi, zrobiliśmy mu zabieg amputacji skrzydła. No niestety po jakimś czasie zaczęła się robić znowa, także nie było trzeba tego gołębia później poddać też eutanazji. Ale najróżniejsze nowotwory się zdarzają, tak samo jak u zwierząt, u ludzi. Także jeżeli gołąb dożyje odpowiedniego wieku, to te nowotwory też dosyć często się zdarzają. Także zdarzało Ci się operować takie... Tak. No, jeżeli są w takich miejscach, gdzie da się usunąć, na skórze na przykład jakieś, to bez problemu. No, gorzej jak to jest właśnie gdzieś, w jamie brzusznej czy wątroby, no to już nie usunie się. Nie? Dokładnie. Kolejne pytanie, jakie chciałbym Ci zadać, to chodzi o dyszenie gołębi. Czasami gołębie po prostu dyszą, otwierają dzioby. Nie zawsze się to dzieje też, bo czasami w upały, ale generalnie jeśli pogoda, że tak powiem, jest sprzyjająca, to co może być z tym związane? Czyli tak, no to dyszenie gołębi to jest po prostu, czyli te drogi oddechowe, chore, znaczy tak, jak zaczyna się wiosna, zaczyna się wiosenne obloty, 5 telefonów dziennie, co na drogi oddechowe podać, bo gołębie dyszą po oblocie. Także najważniejsze jest to, że pamiętajmy o tym, że to dyszenie to jest głównie objaw słabej formy u gołębi. To wcale nie musi być objaw chorych dróg oddechowych. Czyli to jeżeli, no tak samo jak, no wyobraźmy sobie, teraz te gołębie przez pół roku są zamknięte, my zaczynamy je na wiosnę oblatywać, no po prostu one nie mają kondycji.
Jak nie ma tej kondycji, zrobi parę tych kółek, jest zmęczony, otwiera ten dziób, dyszy przez ten otwarty dziób. I tak mówię, to nie ma nic wspólnego z drogami oddechowymi. Także jeżeli, generalnie jest tak, że jeżeli by to w przypadku chorób dróg oddechowych, no muszą być jeszcze jakieś objawy inne, czyli jakieś, nie wiem, brązowe spojówki, jakieś zapalenia, brązowe woskówki, zapalenia spojówek. Jak się patrzymy na tego gołębia, delikatnie gdzieś tam odstaje jakieś piórko pod okiem, czy tam w okolicach uszu gołębi, tych otworów słuchowych u gołębi. Także sam objaw tego ziania, tego dyszenia, to w ogromnej mierze to jest brak formy i oczywiście jakieś inne przyczyny, które mogą być też na przykład, nie wiem, w układzie pokarmowym, czyli na przykład zarobaczenie, jakaś kokcydioza, grzybica na przykład, choćby kandydioza. Czyli wszystko, co powoduje mało tego, na przykład gołębie, jeżeli młode gołębie, na przykład zaczynają chorować na choroby młodych i no wiadomo, jest wtedy ból brzucha, są osłabione, no to zaraz tak samo przy tym osłabieniu też, jak zrobimy wtedy oblot, to pierwsze, co będziemy widzieć, że te gołębie też dyszą, że są szybciej się męczą. Także po prostu każda rzecz niezwiązana z osłabiająca gołębia, a niezwiązana z układem oddechowym, tak samo powoduje to dyszenie. Także rozumiem, że na wiosnę po prostu brak kondycji, otłuszczenie tak samo. To jest główna przyczyna. Te mięśnie nie trenują, więc nie są w pełnej formie, więc czasami wystarczy co? Parę oblotów, odpowiednia tak, karma, dieta, dokładnie. Żeby po prostu doszły wagowo do siebie i jakieś odżywki na poprawę formy, nie wiem, karnityna, żeby które przepaliły ten tłuszcz. Można jakiś ziołowy środek faktycznie na oczyszczenie tych dróg oddechowych, ale no nie trzeba na pewno od razu antybiotyku tutaj używać, bo to nic nie daje. A mało tego, jeszcze można nawet tę formę nam pogorszyć. Nie? A tu problem z tak zwanym modnym suchym katarem, bo właśnie po zimie często jedni zalecają, czy przed lotami, oczyszczanie tych dróg oddechowych, czy układu właśnie tego, tej głowy, jak to mówią, z tego tak zwanego suchego kataru i gdzie on się tam może pojawiać, z jakiej przyczyny właśnie. Znaczy tak, suchy katar to klasycznie polega na tym, że jeżeli łapiemy gołębia i on na przykład wyda jakieś dźwięki, no, harczy, czy tam są jakieś rzężenia, a woskówki ma normalnie białe, czyli u góry nie ma oznak kataru, czyli tam wypływu z worku, z otworów nosowych, woskówki są białe, oczy są błyszczące, a ten gołąb wydaje jakieś dźwięki nieprawidłowe, czyli mówię, jak się go łapie do ręki, to harczy, rzęzi, no to się nazywa suchym katarem, czyli to powinno być nazywane suchym katarem, czyli to jest po prostu zapalenie dolnych dróg oddechowych. I to najczęściej nie występuje u stada, tylko po prostu u pojedynczych gołębi. Często się to wiąże z jakimiś chorobami, czyli tak, no, jeden gołąb na przykład ma ten katar taki klasyczny, czyli gdzieś tam jakieś te wypływy z otworów nosowych. Inny, a na przykład kilka jest takich, które ma te wypływy z otworów nosowych, a jeden akurat jest taki, który rzęzi. Ale to świadczy o tym, że on po prostu ma zapalenie worków powietrznych, czyli po prostu u niego ta infekcja zeszła niżej. No w takich przypadkach tak samo go trzeba leczyć, znaczy wtedy już trzeba leczyć najczęściej całe stado, byłoby wskazane, żeby przeleczyć całe stado antybiotykiem, a tego konkretnego gołębia, który ma te objawy tego rzężenia, podać mu indywidualnie antybiotyk i najlepiej jeszcze deksametazon, bo on bardzo dobrze hamuje, czasem po prostu sam antybiotyk nie wystarczy, trzeba jeszcze jakimś tym deksametazonem, czyli lekiem takim przeciwzapalnym, wyhamować ten stan zapalny w tych workach powietrznych. Jeszcze jest oddzielna sytuacja u gołębi, która na przykład jak to się mówi, przypaliły się na jakimś locie, dochodzi do uszkodzenia mięśnia sercowego i tam na przykład może się zbierać płyn w worku osierdziowym, może na przykład dojść do przerostu komory i wtedy są zaburzenia przepływu krwi przez płuca. No wiadomo, serce pompuje krew przez płuca, jak tam ta krew nie jest z tych płuc odbierana, to zaczyna tam się zbierać też wysięg i wtedy taki gołąb też może harczeć, ale niestety na to te już antybiotyki czy te leki przeciwzapalne nie pomagają. No to już wtedy jest jakby przy chorobach serca też mogą być objawy tego rzężenia. Czyli takiemu gołębiowi, który się, że tak powiem, przepali, już pomóc się za bardzo nie da, tak? On już do sił lotnika nie wróci. Znaczy trzeba spróbować na pewno tymi antybiotykami, tym deksametazonem, ale jeżeli to nie pomaga, jeszcze ewentualnie dwie takie rzeczy, no jeszcze mogą, jak przy wyjątkowym pechu, jeszcze mogą być pasożyty układu oddechowego, to tym pasożytem to jest, nazywa się syngamus trachea, to jest taki pasożyt, który umiejscawia się w tchawicy, pije krew, akurat on się żywi krwią, no i sama ta obecność tego pasożyta w tchawicy powoduje to, że tego ma duszności, czyli też może oddychać przez otwarty dziób, też rzęzi.
No tyle, że żeby się zarazić tym pasożytem, to go musi żerować gdzieś na ziemi, musi zjeść dżdżownicę, bo to akurat te pasożyty wymagają żywi ciała pośredniego, czyli tych dżdżownic, ale też takie przypadki u gołębi się zdarzały. No to by trzeba było wykluczyć. Tu akurat można to stwierdzić przy zwykłym badaniu kału, bo te pasożyty, mimo że żyją w tchawicy, składają jaja, które są odkrztuszane, połykane i wydalane z kałem. Także w kale można, przy normalnym badaniu parazytologicznym kału, można te jaja tych pasożytów znaleźć i po ich budowie stwierdzić, że to są właśnie te pasożyty z tchawicy. Albo jeszcze jedną przyczyną to może być właśnie grzybica układu oddechowego, czyli aspergiloza. No to w tym momencie też te objawy są podobne, też są te harczenia i też nie przechodzą po tych antybiotykach, po tych lekach przeciwzapalnych. A tutaj dopytam, bo to zaraz będzie kogoś interesować. Jeśli się pojawią w tchawicy te pasożyty, to te tradycyjne środki odrabaczające je biją, tak, czy tak. Nie? Tak, które się wchłaniają z jelit, czyli oprócz tego perantelu, bo ten perantel się nie jest, tylko działa w obrębie jelit, to te pozostałe się działają normalnie. Czyli większość środków też zabezpiecza. Większość środków, tak. Dzisiaj serdecznie dziękujemy za uwagę. Życzymy w tym świątecznym czasie zdrowych, radosnych świąt spędzonych w gronie rodzinnych, a tutaj prywatnie zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania kolejnych odcinków. Dobry lot.